Szanowni Państwo, zaprosiłem tutaj Państwa, aby podkreślić, że mieszkańcy powiatu zasługują na poważne traktowanie, również przez, a może przede wszystkim przez kandydatów ubiegających się o mandat posła, czyli o mandat, który pozwoli im reprezentować tychże mieszkańców. Nie sposób więc przejść obojętnie wobec wczorajszej wizyty pana wojewody opolskiego, który przyjechał tutaj obiecywać bardzo dużo, bo zabezpieczenie przeciwpowodziowe, drugą przeprawę mostową i oczywiście można by było uznać to za dobrą wolę, gdyby nie to, że te deklaracje są zupełnie sprzeczne, one zaprzeczają dotychczasowej działalności pana wojewody opolskiego. Ja ubolewam, żałuję, że nie traktuje mieszkańców powiatu brzeskiego poważnie, ponieważ przypomniał sobie o nas dopiero po 8 latach, na tydzień przed kampanią wyborczą. Ja, szanowni Państwo, sam doświadczyłem, no nie zawaham się użyć słowa zlekceważenia przez wojewodę opolskiego, którego bardzo prosiłem o przybycie, kiedy organizowałem konferencję na temat bezpieczeństwa powodziowego. I wojewoda nie odpowiedział na to zaproszenie. Również nie widziałem go na innych konferencjach tego typu, dotyczących także przeprawy mostowej, organizowanych na przykład przez starostę brzeskiego czy burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Dlatego, szanowni Państwo, pytam, gdzie był pan wojewoda przez 8 lat? Dlaczego przypomniał sobie o Brzegu dopiero tydzień przed wyborami? Dlaczego rząd, który reprezentuje pan wojewoda, bo przecież został nominowany przez Donalda Tuska, przez 8 lat nic w tym zakresie nie zrobił, a odpowiadał przecież i za zabezpieczenie przeciwpowodziowe, i za przeprawę mostową? A także pytam, jako kto tutaj pan wojewoda był? Czy jako kandydat, czy jako właśnie sprawujący wysoki urząd państwowy? Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Czy te pytania będą w jakiś sposób wysłane panu wojewodzie na piśmie, czy tylko to jest taka medialna, że tak powiem, korelacja? To było pana wojewody przedsięwzięcie, było przedsięwzięciem medialnym. Ja dowiedziałem się o tych deklaracjach absolutnie niewiarygodnych z mediów, zatem również za pośrednictwem mediów pytam wojewodę.